17 maja w kościele Ebenezer w Dzięgielowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Duchownych w ramach obchodów stulecia diakonatu żeńskiego Ebenezer w Dzięgielowie, poświęcona świętej pamięci księdzu Emilowi Gajdaczowi. Spotkanie połączono z promocją książki Okruchy, które sycą. Jest to zbiór wybranych fragmentów kazań i rozważań księdza zebranych przez diakon Helenę Gajdacz. Tego dnia odsłonięto także tablicę wspomnieniową świętej pamięci księdza Emila Gajdacza w holu Ewangelickiego Domu Opieki Emaus II. Ksiądz Emil Gajdacz był synem tej ziemi, luteraninem, który cechował się tymi ważnymi dla nas cechami, czyli przede wszystkim powołaniem. Cokolwiek robimy, czym się z powołania i to cokolwiek czynimy, to czyni właśnie z powołania. Po drugie, cechowała go pracowitość, jak wielu z nas tutaj. Myślę, że tak wiele rzeczy, które wspominano, tak wiele przestrzeni, w których był zaangażowany, wynikało z tego, że chyba ponad miarę czasami pracował i te nocne świecenia w oknach i komunikacja między oknami też może czasami nie było wskazane. Druga sprawa to odpowiedzialność, którą brał, kolejna sprawa to odpowiedzialność, którą brał na siebie i obowiązkowość. Coś, co czasami nazywam takim przekleństwem cieszyniaków, że my musimy, bo jesteśmy zobowiązani, więc nawet gdyby wszystko się sprzeciwiało, to my jednak resztką sił, a jednak coś robimy. Taki był ksiądz Emil. I wspomnienia, pozwolę sobie tylko krótko. Mówiliśmy o tym, że zawsze był przygotowany. Wiem, że w czasach, kiedy paliwo było na kartki, to w samochodzie woził 5-litrowy kanister paliwa, więc bo czasami jak z nogą miał, to mi pomagałem, więc tam ten kanister zawsze był, więc był zawsze przygotowany. Z drugiej strony też muszę powiedzieć, że kiedy starsi koledzy, którzy są tutaj, jak ksiądz Jan Wirt, wtedy starsi koledzy rok od nas uczyli się śpiewu liturgicznego, to poprosili mnie i puścili nagranie z taśmy magnetofonowej i kogoś słyszałem. Ciągle o tym nie mówiliśmy, że jakby śpiewał i liturgicznie wszystko bardzo poprawnie. Prawdą jest to, tak rzeczywiście tak było, że 4 lata przed konfirmacją obliczaliśmy, kto będzie uczył grupę wiejską, do której należałem. I wyszło, że jednak ksiądz Gross, a nie ksiądz Gajdacz. Bo było 4 księży, zaczynamy co 2 lata uczyłem lekcji konfirmacyjnej. Księdza Grossa przychodziło to, co nie przyszło, był księdza Emila i mieliśmy tego świadomość, ale mój starszy kuzyn miał lekcję konfirmacyjną właśnie z księdzem Emilem i potem sobie to bardzo, bardzo chwalił. Teraz odsłonię się to, a później mogę twoje błogosławieństwo jeszcze. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.